Kochani, witam Was serdecznie. Transmisja powinna już się pojawić. Tradycyjnie poczekam chwilę, aż się pojawicie też. I za chwilę będziemy zaczynać nasze spotkanie. Także kto już jest, niech da znać. Możecie coś napisać, nacisnąć kciuk, wysłać serduszko. Będę wiedział, że jesteście gotowi. Tak, jest. Jest już, są już pierwsze osoby. Bardzo mi miło, że jesteście. Mam nadzieję, że to był udany, długi weekend, że mieliście dobry czas i teraz z przyjemnością usiądziecie wieczorem i posłuchacie dzisiejszych inspiracji. O, są już pierwsze osoby. Świetnie, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I tradycyjnie zachęcam Was, kochani, do udostępniania, do tego, żeby możecie udostępnić u siebie na tablicy nasze spotkanie, żeby Wasi znajomi również mogli wziąć w nim udział. Także jest to bardzo proste. Przy komentarzach naciskamy udostępnij teraz i to już wtedy pojawia się na Waszej tablicy. Także nawet, słuchajcie, jeżeli ktoś nie jest jakimś technicznym geniuszem, to da radę to zrobić, także zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo. I za chwilę już będziemy rozpoczynać spotkanie. Dobrze, daję Wam jeszcze minutkę. I na początku oczywiście jeszcze podziękuję Wam za ostatnie komentarze, obecności, wiadomości, które piszecie. To też daje mi znak, że Wy jesteście, że uczestniczycie, że te spotkania są dla Was wartościowe, że lubicie tego słuchać i że rzeczywiście to ma jakiś taki realny wpływ na Waszą codzienność, czasami nawet na Wasze życie, bierzecie coś z tego dla siebie, inspirujecie się do nowych projektów, działań. Także bardzo, bardzo mi to miło słyszeć i przekroczył cały portal, przekroczył już 100 tysięcy wyświetleń, także wszystkie spotkania już razem, siłą stworzyły taki wynik, także bardzo, bardzo się cieszę, będziemy dążyć, mam nadzieję, do kolejnych wspólnymi siłami i że to wszystko będzie rosło w siłę, także taką pozytywną energię będziemy wysyłać dalej. No i myślę, że będziemy już mogli zacząć, powoli rozpocząć. Ja też u siebie udostępnię, bo tak Was zachęcam do udostępniania, więc zrobię tak samo. Dobrze, poczekajcie chwilę. Jest, zrobiłem to również, także kochani, już za chwilę połączę się z naszym gościem, a jak dobrze wiecie, dzisiaj naszym gościem będzie Marta Wiśniewska, pseudonim Mandaryna, słuchajcie, no kto jej nie zna, wszyscy ją znamy, także będzie miło na pewno posłuchać, co teraz u niej słychać, jak to życie wygląda, czym się inspiruje, także już nie mogę się doczekać tego spotkania i spróbuję teraz się połączyć z naszym gościem, także uwaga, uwaga, próbujemy, mam nadzieję, że się uda. Cześć! Cześć, chyba się udało. Świetnie, udało się, także technika sprzyja. Witamy Cię serdecznie. To w moim przypadku jest zawsze bardzo trudne. No teraz wszyscy podobno podczas kwarantanny podszkolili swoje umiejętności online bardzo. Myślę, że to jest dobrze poza mną. Jeszcze, czyli jeszcze ta nauka przed Tobą, tak. Mówisz. Bardzo Ci dziękujemy, że znalazłaś czas dla nas dzisiaj, żeby tutaj z moimi widzami spędzić ten wieczór. Bardzo nam miło i mam nadzieję, że to dla Ciebie również. Tak, tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Fajnie, że mogę się tutaj z Wami podzielić swoimi wrażeniami z pandemii. Bardzo, bardzo się cieszymy.
Tak jak zawsze mówię, tutaj na tym portalu Inspiracje przy kawie dzielimy się różnymi doświadczeniami, różnymi naszymi spostrzeżeniami i to wszystko jest takie subiektywne, także każdy może mieć swoje zdanie i ma swoje odczucia, także śmiało tutaj liczymy na takie twoje zdanie bez względu na to, czy być może dla kogoś to będzie ok, a dla kogoś może nie, komuś to się przyda w życiu, może kogoś zainspiruje, także nie ma tutaj dobrych czy złych odpowiedzi, każdy ma po prostu swoje życie i jakieś swoje tak. odczucia. Także no ten, na początku chciałbym ciebie zapytać w ogóle o tą twoją drogę taneczną, tak? No bo jednak jesteś tancerką, masz teraz szkołę tańca, mocno jakby poszłaś w tym kierunku. I jak to się u ciebie zaczęło? Czy już jako dziecko zaczęłaś tańczyć? Kiedy ta pasja się pojawiła u ciebie? O, już nie pamiętam. Tak prawdę mówiąc, to nie pamiętam czasów, kiedy nie tańczyłam. Ale wszystko zaczęło się w szkole podstawowej, gdzie moja wychowawczyni zauważyła, że no, jestem takim dość dzieckiem pełnym energii i wszędzie było mnie pełno i na wszystkich szkolnych dyskotekach w klasach 1-3 byłam główną osobą, która ten parkiet zamiatała sobą. Więc moja wychowawczyni zauważyła właśnie, że mam ku temu jakieś predyspozycje i namówiła moją mamę, żeby coś z tym zrobiła, że może fajnie tę energię taneczną gdzieś ukierunkować. I moja mama, za co bardzo jej dziękuję, postanowiła zaprowadzić mnie na przesłuchanie do takiego artystycznego zespołu Krajki. To był taki sztandarowy zespół harcerski. Tam były same dziewczynki i my tam i śpiewałyśmy, i tańczyłyśmy. I w sumie trochę wszystkie wyglądałyśmy podobnie, bo musiałyśmy mieć długie włosy bez grzywki, ale to też zaraz opowiem, bo to dobra historia z tym związana. No i udało mi się do tej ekipy dołączyć. I tam spędziłam w zasadzie całe swoje takie dzieciństwo, aż do 17 roku życia, więc naprawdę zaczęłam jako 7-latka i 10 lat prawie w tym zespole spędziłam z mnóstwem niesamowitych ludzi, z mnóstwem niesamowitych przygód, wyjazdów, bo to wiesz, były czasy, kiedy jeździło się jeszcze do NRD i pamiętam takie obozy w Karmarkstadt w NRD, gdzie no, dla mnie to po prostu było spełnienie marzeń i uchylenie kawałka zupełnie innego świata, więc bardzo mi się tam podobało, ale poza tym, że podobały mi się te wszystkie wyjazdy, no to uwielbiałam tańczyć, uwielbiałam śpiewać i czułam, że to jest moje miejsce na ziemi. Czy rozumiem, tak rodzice wspierali cię w tej pasji? Tak, bardzo, bardzo. Ja pamiętam, jak moja mama jeździła ze mną tramwajem numer 4 na te zajęcia, tam mnie zaprowadzała z moją siostrą na rękach i one na mnie czekały długo, żebym skończyła te zajęcia, żebym wybiegła z sali, żebyśmy mogły wrócić. No później wiadomo, jeździłam już sama, bo byłam starsza, ale jak miałam 7, 8, 9 lat, to moja mama czekała na mnie pod salą, aż wyjdę, wybiegnę szczęśliwa i wrócimy do domu. Także no to był cudowny czas. Ja bardzo, bardzo miło to wspominam i to były takie niesamowite, kolorowe chwile. Cudowne. A ciekawy jestem, jak teraz ty jako mama dzieci, jak ty do tego podchodzisz, czy też tak chętnie zapisujesz je na jakieś zajęcia, patrzysz, w czym są dobre, jakie jest twoje podejście, bo też zauważyłem, że jest teraz takie różne, są takie dwie strony, są jedni rodzice, którzy tak chętnie zapisują dzieci na różne zajęcia, żeby korzystały, brały, a jest taka druga strona, która twierdzi, że dopiero jak dziecko samo chce, to dopiero jakby zapiszą na coś, ale nie chcą do niczego zmuszać. Jak ty widzisz teraz to podejście? Jak ty jako mama podchodzisz do swoich dzieci? Moje dzieci już decydują same. W zasadzie od zawsze no teraz decydują tak. Same, bo są już dość dorosłe. Xavier niebawem skończy 18 lat, więc
naprawdę może już sam No decydować o tak. tym, co mu się podoba. Natomiast ja jestem taką matką, która chciałaby, żeby oni próbowali wszystkiego i żeby spróbowali pływać na kajtach i zjeżdżać na snowboardzie i pływać na windsurfingu i biegać, skakać, grać w tenisa, więc chciałabym, żeby wszystkiego próbowali, a potem zadecydowali, w którą stronę chcą iść. Oni są mocno nastawieni na sport. Xavier grał w piłkę, teraz uwielbia grać w koszykówkę, no ale oczywiście chyba się przełam, czekaj. Coś mi się telefon przewrócił, przepraszam. Ale oczywiście, oczywiście to są, wiesz, tancerze, więc z tego niezmiernie się cieszę, że zaraziłam ich swoją pasją i no i to jest dla mnie taki wielki sukces, że możemy wspólnie tę pasję rozwijać, więc no, cieszę się niezmiernie, że połknęli bakcyla tanecznego i że są świetnymi tancerzami i wśród takiego środowiska się obracają, to jest super. Czyli byłaś też taką inspiracją dla nich, gdzieś tam pokazałaś im tą drogę i się udało. Tak, no pokazałam im drogę, ale trochę ich, wiesz, przydusiłam, idźcie, zobaczcie, jak wam się nie spodoba, Będzie fajnie. Dyskutować. I powiem ci, że najpierw było tak, że Xavier wykazywał jakieś takie większe zainteresowanie tańcem, ale później niestety taniec przegrał z piłką nożną, więc mocno bardzo poszedł w tamtym kierunku i zrobił sobie przerwę w tańcu. Natomiast w tym właśnie czasie Fabka połknęła bakcyla i zaczęła się niesamowicie rozwijać. I w którymś momencie wciągnęła z powrotem Xaviera i teraz ćwiczą w tej samej grupie i to jest fajne, no bo oni już naprawdę są nieźli. A powiedz mi, a ta pasja muzyczna, czy to przyszło później po tańcu? Odkryłaś to w sobie, czy to jakby tak równocześnie szło u ciebie? To znaczy, tak jak ci powiedziałam, moje początki to był zespół śpiewająco-taneczny Krajki. My nagrywałyśmy piosenki, do których później tańczyłyśmy, więc to było naprawdę fajne, śmieszne bardzo. I miałyśmy samo godzin tańca, co śpiewu, więc ja naprawdę ja jeździłam na te zajęcia po 3-4 godziny. Miałyśmy, nie wiem, 2 godziny śpiewu, potem 2 godziny tańca, więc naprawdę było solidnie. I w zasadzie to tam zaczęłam też kochać muzykę. Powiedz mi, bo twoja kariera muzyczna była naprawdę bardzo głośna, tak? Jakby wszyscy o tym słyszeli, także to było naprawdę na skalę krajową, ale nie tylko, bo również wiem, że za granicą również twoje piosenki były bardzo wysoko na listach przebojów, czyli można powiedzieć, że bezapelacyjnie odniosłaś sukces, na pewno, tak? Jednak to był bardzo kontrowersyjny sukces u nas w kraju i spotkały cię różne komentarze. Pamiętam, że było dużo nieprzychylnych komentarzy w internecie, dużo hejtu. Jestem ciekawy, jak ty sobie z tym radziłaś, bo mimo wszystko zawsze szłaś do przodu. Nigdy nie widziałem, żebyś się poddawała, żebyś miała gorsze chwile. Jestem ciekawy, jak ty się tak sobą opiekowałaś, jak reagowałaś na to. Wiesz co, ja nie czytam tego, co piszą w internecie i od zawsze starałam się jakby nie oceniać siebie przez pryzmat tego, jaki ktoś inny ma dzień, bo to było nienormalne, ja bym zwariowała. Zresztą to jest trochę dziwne, wiesz, dużo łatwiej jest na kogoś napluć, już nawet nie mówię o sobie, ale niż stanąć w jego obronie, wiesz, to żeby stanąć w czyjejś obronie, to trzeba być, mieć naprawdę siłę, a to, że ktoś tam wyleje jakieś swoje frustracje na kogoś innego, nie polecam tego czytać, naprawdę. Świat jest dużo taki weselszy, przyjemniejszy, bardziej kolorowy i uśmiechnięty, jak po prostu nie oceniamy siebie, widząc, co inni na twój temat piszą. No, gdyby wszyscy pisali dobrze, to też byłoby nudno, prawda? To znaczy, że też byłbyś artystą nijakim, więc ja cieszę się, że wzbudzam różne emocje. Jeśli mogę podyskutować na różne tematy w związku z tą oceną, to proszę bardzo, to jestem pierwsza. Natomiast wiesz, pisanie o tym, że ktoś, nie wiem, wygląda tak, czy nie wiem, zjadł to, albo nie wiem, ma źle uczesane włosy, no to... No tak.
Tak, no. Dobrze, wiemy, że bardzo często, Pani. prawda? Oczywiście też jakby nie zadowolimy wszystkich, ale też nie o to chodzi, prawda? Przecież nie po to jest świat stworzony, żeby lubić tylko jedną osobę. Chociaż. Oczywiście, wiesz, ja się bardzo tutaj zgadzam z tobą. Wiadomo, że te hejterskie wpisy i często komentarze to też, tak jak mówisz, właśnie ktoś ma zły dzień albo ktoś tak, że ma zły okres w życiu i gdzieś tam musi tą złą energię wyrzucić, prawda? I najlepiej jest gdzieś anonimowo, bo nikt się nie może do nas doczepić. Ale wydaje mi się, że też może twoja postawa jest taka fajna, taka naprawdę silna, godna naśladowania, bo ludzie jednak mają kłopot z tym, co inni powiedzą, co ktoś o nich pomyśli, prawda? Tak, to prawda, ale wiesz co, jest bardzo dużo ludzi, którzy są wspaniali, bo my zawsze skupiamy się na tych złych opiniach i na tym, co ludzie piszą źle. Czemu dajemy też tym osobom pożywkę i oni wiedzą, że zazwyczaj dyskutuje się o tych osobach. A jest mnóstwo ludzi, mnóstwo, którzy są fantastyczni, którzy piszą cudowne rzeczy, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, coś miłego. I ja odbieram mnóstwo maili, SMS-ów, wiadomości, że jest fajnie, że mnie kibicują i gdzieś zmieniamy jakieś pozytywne wibracje, bo wiesz, super. Skupianie się cały czas na czymś, że ci coś nie wychodzi, albo że cię ludzie nie lubią, albo że ktoś cię opluł, albo przecież to jest bez sensu. Ja już naprawdę wyrosłam z tego, jestem za stara. Strasznie mi się podoba, wiesz, twoje podejście i myślę, że to będzie też inspiracją dla wielu osób, żeby naprawdę szukać tych pozytywów, prawda? Tak jak mówisz, jest tyle wspierających ludzi w naszym otoczeniu. Jest, naprawdę jest. Dlaczego zawsze skupiamy się właśnie na tej jednej osobie, która na przykład chce nam dokopać, tak? Albo ma coś negatywnego do powiedzenia nam i potem analizujemy to często w domu, myślimy o tym, kurczę, czemu oni tak mówią, może ja powinnam coś zmienić, może coś jest nie tak ze mną. A ci ludzie, którzy mówią dobrze, to nam się wydaje, że a, tak mówią, albo okej, okay, albo prawda? Nie masz takiego wrażenia, rzeczywiście, jeśli ktoś ci mówi komplement, ładnie dzisiaj wyglądasz, to zazwyczaj mówisz, o nie, tam jestem źle uczesana. Wiesz co, nie przyjmujemy tego, to jest naprawdę, to bardzo się zdarza, ale... Ale jak ktoś powie w drugą stronę, to od razu się martwimy. No więc zawsze jest na nie, rozumiesz, czy to jest coś miłego, czy niemiłego, to często rozpatrujemy to w jakichś takich negatywnych uczuciach. Natomiast to samo jest z motywowaniem ludzi. Jest bardzo podobnie. Jeśli cały czas komuś wrzucasz do głowy, że musisz się poprawić, to jeszcze nie było tak, jeszcze nad tym popracujesz, cały czas gdzieś wysyłasz negatywne emocje, to też jest to słaba motywacja. Ja też tego nie lubię. Dużo bardziej jest lepiej powiedzieć, było super. Jeszcze nad tym popracujemy, żeby było perfetto, ale rozumiesz, że jakby bardzo często łapię się na tym, że ludzie są niezadowoleni. I też, bo tak jak wspomniałeś, prowadzę szkoły tańca. I też wyjeżdżamy często na zawody i widzę też rodziców, którzy bardzo się denerwują, jak ich dzieci tańczą, startują i często jest tak, że ta motywacja tych dzieci jest różna, więc też przed tym przestrzegam, bo to ma być cudowna zabawa, nie tylko zdobywanie pierwszych miejsc, chociaż oczywiście to jest miłe i ja też uwielbiam, kiedy moi podopieczni stają na pierwszym miejscu, ale pamiętajcie, to po prostu nie można tego robić za wszelką cenę, tak uważam. To prawda. A powiedz mi też, chciałem zapytać, przez to, że ta twoja kariera była tak duża i dużo się w niej działo, prawda, bo przecież nagrywałaś i byłaś choreografem, pamiętam, w Ich Troje i potem nagrywałaś piosenki i tańczyłaś i naprawdę dużo tego wszystkiego się działo. Dużo osób przeplatało się wtedy przez twoje życie, tak, no bo kariera to też jest show business, menadżer, to są producenci, wydawcy. Bardzo było dużo tych ludzi. Powiedz, czy czułaś takie wsparcie ze strony tych ludzi, którzy cię otaczają? Czy łatwo było ci wybrać, komu zaufać, komu nie? No w życiu jednak naprawdę czasami jest ciężko wybrać. Jak to było u ciebie, czym ty się kierowałaś? Wiesz co, mój tato zawsze powtarzał, chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie sam poradzę. Więc
Więc trochę tak było, wiesz, też ja teraz siedzę w innym miejscu i trochę z inną liczbą lat, natomiast wtedy, no nie ukrywam, byłam osobą dość taką, nie chcę powiedzieć naiwną, bo to jest takie brzydkie słowo, ale trochę tak, że wydawało mi się, że ci wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają, to oni mnie tak lubią i chcą dla mnie jak najlepiej. W wielu wypadkach tak było, ale oczywiście w wielu wypadkach trzeba jednak oglądać na siebie i zobaczyć, kto tam stoi i czy stoi z czymś, że wiesz, z nogą, którą chcecie zepchnąć gdzieś w przepaść, czy stoi tylko dlatego, że wie, ile może mieć z tego korzyści. No jest różnie, ale myślę, że tak jest też i w życiu każdego normalnego i zwykłego człowieka, nie tylko tego, który gdzieś tam stał wyżej. No, myślę, że po prostu w takiej sytuacji jeszcze jakby bardziej ci ludzie lgną, prawda? Że im więcej się dzieje dookoła, tym więcej tych ludzi się pojawia, którzy coś chcą od ciebie i bardzo ciężko jest chyba posegregować wtedy, kurczę, czy ten ktoś chce rzeczywiście dobrze, czy źle dla mnie. Ale z drugiej strony też ciężko się tego nauczyć chyba. Wiesz co, jest to ciężkie i myślę, że w ogóle w życiu jest to ciężkie, bo jakby większość z nas coś takiego, że cały czas podejrzewa kogoś o jakieś złe zamiary. Raczej dajesz im całego siebie, przynajmniej ja tak mam, daję na samym starcie pełen pakiet siebie, zaufania i wszystkiego, dopóki ktoś mnie nie zrani. Jakby nie robię tego na odwrót, co pewnie w wielu wypadkach byłoby lepsze, żeby gdzieś tam z dystansem do kogoś podchodzić. No ale ja jestem taki, wiesz, happy new year, wszystko jest super, a potem się zastanawiam, że Czyli mogłam. zawsze jednak patrzyłaś pozytywnie. Na pierwszy rzut oka dawałaś zawsze szansę i widziałaś tą pozytywną stronę drugiego człowieka. Tak, i w sumie do tej pory tak robię. Czyli nie zmieniłaś tego. Uważasz, że to jest jednak dla Zmieniłam, ciebie najlepsze. wiesz, z racji doświadczenia trochę nie tyle bardziej ostrożna, co może lepiej potrafię oceniać ludzi, co oczywiście też nie zawsze wychodzi. A myślę, że z tej perspektywy trochę inaczej byś postąpiła wtedy w różnych sytuacjach z tymi, czy raczej nie? Wiesz co, no pewnie patrząc, wiesz, jeśli siedzisz w jednym miejscu i masz cały przegląd tego, co robiłeś kiedyś, to mógłbyś gumką, myszką powymazywać niektóre rzeczy i dopisać ołóweczkiem jakieś inne scenariusze. I myślę, że każdy z nas mógłby w każdym momencie swojego życia otworzyć inną ścieżkę i tam przejść. No, ale tak nie ma. Tak nie ma. Wybieramy Ale... sobie w tym właśnie momencie tą jedną sekundę, w którą gdzieś tam brniemy. I tak jest. A gdybyśmy ciągle się zastanawiali nad tym, że co by było, gdyby, a mogłam zrobić tak, a pewnie podjęłabym lepszą decyzję, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Trzeba żyć tym, co mamy, a nie tym, co mieliśmy. A zgodzisz się ze mną, że też tak naprawdę te złe decyzje są nam potrzebne i nawet ci źli ludzie, w cudzysłowie, też są nam potrzebni? Pewnie, bo życie nie jest tylko różowe, chociaż byłoby cudownie, wiesz, gdyby zawsze rzucano płatki, róż pod nogi, żebyśmy sobie chodzili i tylko poprawiali koronę. No, to chociaż to też pewnie by nam nudziło. Natomiast no, oczywiście różne sytuacje kształtują nas jako człowieka i najważniejsze jest, że ile razy się nie potkniesz, tyle razy trzeba, jak to mówi moja koleżanka Agnieszka, poprawić koronę. Dokładnie, iść dalej. I ty zawsze szłaś, tak moim zdaniem, z tego, co ja cię obserwowałem. Raz biegłam, raz się człapałam, raz się wywracałam, raz się czołgałam, raz po prostu jechałam roller coasterem. Ale po prostu fajne jest to, że nie stałam w miejscu i tyle. Myślę, że dla mnie najgorsze by było to, gdybym tak usiadła. Dlatego ten moment, w którym jesteśmy teraz, ta pandemia, która mnie zatrzymała, jest dla mnie nie do zniesienia. Jest mi akurat z tym bardzo ciężko, że mam wrażenie, że gdzieś
jakieś momenty mojego życia uciekają mi na takim nic nie robieniu, więc to jest no chociaż no teraz już by można, ale wiesz, to i tak jest wszystko trochę na pół gwizdka. Czy jesteś na tyle aktywna, że takie siedzenie w domu zupełnie nie dla ciebie? Nie, zupełnie. Nie zupełnie. Ja powiem ci, że ja tak stanęłam i mówię, Boże, jak to się stało? O co chodzi? Wczoraj byłam na zajęciach na sali tanecznej, a dzisiaj nie mogę tam iść i tak będę siedzieć przez 3 miesiące? No, że było ciężko. Że było ciężko. No oczywiście przeczytałam mnóstwo książek, obejrzałam 100 tysięcy seriali, kupiłam sobie gitarę, zaczęłam, nie wiem, gdzieś tam doszkalać swoją głowę, ale mimo wszystko ja czerpię bardzo dużo z ludzi. Uwielbiam ich, uwielbiam z nimi pracować, to jest taka moja energia, siła i bez tych ludzi to ciężko. A już tak bez takiej mojej ekipki tanecznej czy koncertowej, no to bardzo ciężko. Ale zaopiekowałaś się sobą w tym czasie, tak jak mówisz, nabyłaś nowe umiejętności. A odkryłaś coś w sobie takiego nowego w tym czasie, czego wcześniej może nie wiedziałaś na swój temat? Wiesz co, no nie przypuszczałam, że tyle razy mogę sprzątać, naprawdę. Sprzątać, bo znowu sprzątać. No więc to wiesz. To była nowość dla ciebie. Tak, że po prostu, że mam tyle szafek, to trzeba wysprzątać. I oczywiście jak po polski do tego się zabrałam, wiesz, ze szmateczką, szczoteczką do zębów wszystko wyczyściłam, usiadłam, mówię, ła, ale mam czysto. Co ty, ja mam dwoje dzieci w domu i dwoje dzieci, 100 kubków i dalej bałam. Więc mówię, o nie, matka strajkuje, nie ma takiej opcji. Powiedz mi, czy te twoje sukcesy i różne plany zawodowe, czy sobie tak wcześniej to planowałaś, czy to troszeczkę jakby spadało tak na ciebie znienacka? Czy ty jakby byłaś taką kreatorką tego, co ciebie spotykało, czy to troszeczkę los decydował, uważasz czasami, spotykasz odpowiednich ludzi, odpowiednie sytuacje, jak ty to widziałaś? Wiesz co, to jest wypadkowa wszystkiego, tego co masz w głowie, tego kogo spotykasz na swojej drodze, natomiast no... Ja wiedziałam od początku, że mnie ciągnie w stronę artystycznych sytuacji, stąd też ten mój taniec, który, tak jak mówiłam, od 7 roku życia mi towarzyszył. Później próbowałam też trochę działać i w teatrze, później poznałam Michała, który też był zachwycony musicalami, więc razem w to chcieliśmy brnąć. I tak, znaczy jeśli masz w głowie jakiś taki świat artystyczny, to ciężko ci spojrzeć w świat, nie wiem, cyferek czy jakichś takich innych rzeczy, więc ja nawet w tamtą stronę nie zaglądałam, bo dla mnie wszystkie takie rzeczy ścisłe były no, nie do przełknięcia, a wydawało mi się, że jestem takim kolorowym ptakiem i moi rodzice też pielęgnowali to we mnie, nigdy niczego mi nie zabraniali, wręcz przeciwnie, bardzo mocno wspierali w różnych moich dziwnych pomysłach. No i tak też jakby tą drogą sobie kroczyłam i gdzieś na tej drodze spotkałam Michała. W sumie kiedyś przyjechał po prostu na nasze zawody i zobaczył, że o, ten taniec nawet nie jest taki zły. I też mu gdzieś tam w głowie coś zaświtało, że może by zrobić musical jeszcze zanim pomyślał o tym, że założy zespół Ich Troje. I tak to nam się potem potoczyło. No a potem wsiedliśmy we dwoje w taki roller coaster, że jak ma za tą wieść, to naprawdę z prędkością światła. Więc ten moment był zaplanowany, ale może nie na takie aż tempo. Myślę, a że potem sobie była jeszcze twoja kariera. Bea tutaj. Oczywiście. No ale potem była jeszcze twoja kariera solowa. Tak, później była moja kariera solowa, która, no, która bardzo mnie tak, wiesz, łechtała, rajcowała. I była to była taka potrzeba spełnienia takiego indywidualnego? Jak to wtedy wyszło u ciebie? Wiesz co, ja od zawsze chciałam coś zrobić swojego, natomiast gdzieś tak z pewną dozą nieśmiałości do tego podchodziłam,
Ale spotkałam na swojej drodze moich niemieckich producentów i oni tak gdzieś trochę mnie, tak wiesz, popchnęli. Stali za mną i dodali mi siły w postaci piosenek, wszystkich kompozycji i produkcji. I ja poczułam, że tak, że to jest chyba dobry moment na to, żeby otworzyć i przez nie przejść. A co dalej będzie, no to zobaczymy. No. Jakoś poszło, I tak. I tak poszłam, wiesz, i tak sobie przeszłam i w sumie było naprawdę, było cudownie. Ja wspominam z łezką w oku te koncerty z tą ilością ekipy tanecznej. No my graliśmy mnóstwo koncertów i przejechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz i w zasadzie nie tylko Polskę. I to naprawdę było cudowne, fantastyczne i no nie wiem, no taka, wiesz, taka młodość. Bardzo po prostu się udawało. Wiesz jak to jest, jak człowiek jest młody, to w ogóle nie dopuszcza do siebie, no ty jesteś młody, więc pewnie tak ma. Tak? Ja tak że w ogóle nie dopuszczałam do siebie myśli, że coś mi się nie uda. Nie ma takiej opcji, po prostu jakby w mojej głowie ta klapka była zamknięta. I to pomagało mi też bardzo mocno w tym, że dam wszystko, żeby się udało. No i udawało się. A propos młodości, wiesz, ktoś tu przed chwilą skomentował, czy Marta się w ogóle starzeje, że chyba czas się zatrzymał u niej w najlepszym momencie. I tą osobę już bardzo lubię, pozdrawiam. To jest po prostu cudowne. Widzisz, co się tak, ta twoja energia przebija przez ekran do naszych widzów. No, wydaje mi się, że jeśli człowiek, nie wiem, no ma w sobie tą energię i jest jeszcze ciekawy świata, no też ja nie mówię, że ja mam 100 lat i już czas, wiesz. Nie, to ja jeszcze tyle przede mną. Ale od 2 lat, chyba jeżeli się nie mylę, wróciłaś do koncertowania, prawda? Wróciłam i powiem ci, że miałam lekkie, wiesz, takie na końcu głowy, że mówię, kurde, po co ci to jest? Super sobie dajesz radę w całym świecie tanecznym, sędziujesz zawody, masz swoje szkoły tańca, jeździcie na wiele festiwali, przeglądów i zawodów tanecznych, to no, ale wiesz, jak to jest. I stęskniłaś się. Chciałam jeszcze raz, no i bardzo dziękuję wszystkim, bo ten powrót był no, niesamowity i gdyby nie nasza sytuacja obecna, to pewnie byłabym teraz gdzieś na koncercie, bo mieliśmy ich sporo zabukowanych, no, ale niestety mam nadzieję, że te kluby wszystkie się otworzą i że już niedługo wiesz, ruszysz. Świetnie, wiesz, to tak mi się przyjemnie w ogóle patrzy, z jaką pasją o tym mówisz i ile to ci daje radości i ile pozytywów w tym widzisz. To jest naprawdę piękne i tak, żeby każdy po prostu tak potrafił wyciągać te najlepsze rzeczy ze swojego życia, to byłoby nam wszystkim chyba cudownie. Znaczy, no na pewno, nie wiem czy wszystkim, ale na pewno byłoby nam ze sobą lepiej. Powiedz mi, a ty miałaś tak zawsze? To było u ciebie zawsze takie pozytywne nastawienie, czy też jakoś z czasem się go nauczyłaś? Wiesz co, ja chyba raczej jestem taką pozytywną osobą. To, oczywiście to nie jest tak, że ja nie mam jakiegoś słabszego dnia, czy coś mnie nie załamuje. Bardzo dużo rzeczy mnie wkurza i krew mi się gotuje i po prostu mówię sobie nie, ostatni w tym kraju gasi światło. Więc... Mam takie też złe myśli i też na wiele sytuacji jestem bardzo zła i z wielu rzeczy w swoim życiu średnio zadowolona, ale staram się po prostu iść do przodu i jeśli coś mnie uwiera, to albo rozwiązywać taką niefajną sytuację, albo po prostu otwierać inne drzwi i gdzieś tego się nauczyłam. No, jakby nikt za nas naszego życia nie przeżyje i pewnie 2 razy też nie będzie nam dane jego przeżyć, więc no, trzeba wyciągnąć z niego najwięcej jak się da. I takich pozytywnych rzeczy, co nie znaczy, że musisz za wszelką cenę łapać wszystko dla siebie. Nie, natomiast no, fajnie jest mieć gdzieś tam jakieś
pomysł na siebie i to wtedy się udaje. A czy miałaś takie momenty w swoim życiu, kiedy pomyślałaś, nie no już mam dosyć, już po prostu nie wytrzymam tego, nie wiem, schowam się po prostu pod poduszkę i nie wychodzę z niej? Teraz mam taki moment. Naprawdę? Nie, żartuję, żartuję. Nie, to jakby cały czas gdzieś tam nawiązuje do tego, że zostaliśmy zamknięci w domach. I to było naprawdę został zamknięty, bo raczej wszystkie te sytuacje online to no niekoniecznie poszły spektakularnie. My oczywiście też robiliśmy zajęcia online i całkiem dobrze sobie to hulało, no natomiast no, praca z ludźmi to praca z ludźmi, więc teraz jestem taka trochę skrzywiona, ale wiesz, dużo było takich momentów, dużo, no sporo, to począwszy od takich jakichś najdrobniejszych pierdół, wiesz, mnie irytuje to, że baterie się w pilocie do telewizora kończą i na przykład tego nie znoszą, gdzie mnie wyprowadzają z równowagi takie pierdoły, takie po prostu okay. I na to się wściekam, że nie mogę znaleźć swojej książki, ja wiem, gdzie jest pilot do telewizora, albo rozmawiam przez telefon, nie mogę go znaleźć. Więc. Czyli troszkę taka niecierpliwa jesteś na co dzień. Wiesz, na chłodno aha. Radzić. Jeśli nie dziś, to jutro, pojutrze, no ale już później trzeba to ogarnąć. Więc no, staram się, ale też to wszystko nie jest takie proste, jakby się wydawało, no niestety. Też bym chciała leżeć i pachnieć, wiesz, tylko tyle. A chciałam jeszcze zapytać o zmiany w życiu. Czy tobie łatwo było dokonywać tych zmian? Czy podejmowałaś decyzję sama? Czy potrzebowałaś rzeczywiście porady z zewnątrz? Czy bałaś się tych zmian? Jak to było u ciebie? Ludzie często boją się zmian, mają taki duży opór, nie wiedzą, co ich czeka po tej zmianie, zaczynają bilansować, czy się opłaca, czy nie, czy to się może udać, czy się może nie udać. Jak to jest u ciebie? No, powiem ci, że chyba różnie. To w zależności od sytuacji, w której się znajdujesz. Natomiast no, ja się chyba mam coś takiego, teraz jak się tak zastanawiam, że jakoś bardzo długo się nie zastanawiam. Im dłużej się nad czymś zastanawiam i rozkładam to na czynniki pierwsze i dzielę włos na czworo, tym mam coraz więcej wątpliwości. Więc staram się, jeśli jakaś myśl przychodzi mi do głowy, to staram się zastanowić, czy ona gdzieś wepchnie mnie w bardzo złą sytuację, czy tylko w średnio złą, czy może w dobrą. I lubię otwierać jakieś nowe drzwi i badać grunt. I jakby, no jeśli, może tak, wolę żałować tego, co zrobiłam, niż tego, czego nie zrobiłam. I tej zasady się gdzieś trzymam, a oczywiście w takich różnych życiowych sytuacjach, bo pewnie też o to tobie chodziło, żeby nie wiem, w jakichś relacjach, no to są zawsze trudne sytuacje, które gdzieś tam kiełkują od pewnego czasu, a jakby zmiana jest tylko konsekwencją tego, co niesiesz ze sobą na plecach przez pewnie dłuższy czas. Różnie to bywa. Czasem te decyzje podejmuje się tak, czasem wiesz, człowiek się gdzieś tam z tematem musi przestać. To tak fajnie powiedziałaś o tym, wiesz co, wydaje mi się rzeczywiście, że te zmiany często rodzą się w naszej głowie tak naprawdę już zanim dokonamy, prawda, decyzji albo, tylko potem jest ta kwestia, czy się potrafimy trochę przyznać przed sobą, że na przykład potrzebujemy tej zmiany w życiu albo chcemy się na coś zdecydować i w głowie wiemy, że chcemy, ale ta decyzja tak powiedziana głośno jest często bardzo trudna dla wielu ludzi, rzeczywiście tak jest. No, to prawda, to prawda. Gdzieś kiedyś przeczytałam w mądrej książce, że no nie należy się tak bardzo przyzwyczajać do wszystkiego, co się ma, do ludzi, których się ma wokół, bo to są wolne jednostki, które w każdej chwili mogą otworzyć swoje własne drzwi gdzieś i skręcić w inną stronę, więc tak gdzieś się tego trochę trzymam.
Tylko tak myślę, że my takie dusze artystyczne, to jednak chyba ciężko tak te emocje wyłączyć zupełnie, prawda? Nie przywiązywać się do ludzi. Wiem, że to powinno być, ale wydaje mi się to trudne w praktyce. No, jest to ciężkie, tak. Oczywiście, że tak. Chciałem z Ciebie jeszcze zapytać, jak w ogóle patrzysz teraz tak z tej całej perspektywy już na tą całą swoją przygodę w showbiznesie, bo miałaś, występowałaś też w wielu programach oprócz tego, prawda, typu też reality show, brałaś udział właśnie w tych występach, w koncertach, kariera solowa i w zespole, było tego tak dużo. Co wzięłaś tak Mam ze sobą? dużo przede mną. Jeszcze dużo przed Tobą dosłownie, ale Może pewnie już teraz trochę inaczej pewnie na to spojrzysz. Domyślam się, że też podejście twoje jest trochę inne. Jestem ciekawy właśnie, co wzięłaś do swojego dzisiejszego życia z tego okresu. Co sobie zabrałaś, czego się może nauczyłaś, czego się dowiedziałaś o sobie? no powiem ci, że wszystko mnie w pewien sposób ukształtowało i to, jaką jestem osobą teraz, to jest właśnie wypadkowa tego, co przeżyłam wcześniej. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze kolejne drzwi, które sobie gdzieś tam może zaplanuję i przez nie przejdę. Natomiast no, chyba nauczyłam się tego, że dobrze mieć jednak kontrolę nad wszystkim, co się wokół dzieje. Może nie trzeba robić wszystkiego samemu, ale warto jednak mieć nad tym jakąś kontrolę, bo staram się przynajmniej, żeby tak było, chociaż w moim przypadku to nie jest łatwe. Więc ja jakby jak puszczam się w wir jakiegoś projektu, to w ogóle nie myślę o innych sytuacjach, tylko jestem tam, w tym kolorowym świecie mojej głowy, więc tego się uczę cały czas. Mnóstwo błędów popełniając przy tym po drodze. Natomiast no też nauczyłam się, że nie wszystko jest nam dane raz na zawsze i tego też, że no musimy jednak zapracować na niektóre rzeczy bardzo mocno. I tyle, no im jestem starsza, tym wydaje mi się, że jestem trochę mądrzejsza, więc za 10 lat już będę omnibusem, tak powiedziałam. Dokładnie, ale fajnie powiedziałaś, że rzeczywiście nic nam nie jest dane na zawsze, prawda? I żeby wyciskać jak cytrynę po prostu każdy dzień i każdą chwilę, bo nie chcę, żeby może to tak zabrzmiało smutno, ale no niestety niektóre rzeczy tak jak mówisz, nie wracają już, prawda? Że czasami to jest tu i teraz ten moment. Też nie chciałabym, żeby to jakoś zabrzmiało, że musimy, rozumiesz, po trupach do celu. Nie, jakby uważam, że powinniśmy sobie sprawiać dużo przyjemności, ale nie też jakby za wszelką cenę, że muszę, bo czasem też jest tak, że jeśli bardzo mocno, wiesz, się na coś zapieramy, to gdzieś to jest mocne i coś nam ucieka. Ja myślę, wiele razy miałam coś takiego, że jak otworzyłam kilka drzwi i gdzieś tam sobie jedno szło jednym torem, drugie drugim, to wszystko się udawało, a tak jakby zacisnąć się tylko na jednej rzeczy, że ona się musi udać, bo jak nie, to często przelicytujemy, więc trzeba gdzieś tam no, ważyć to wszystko i brać siły na zamiary i oczywiście mieć dużo chęci i dużą determinację, ale też pamiętać, że po prostu też nie za wszelką cenę. A miałaś takie rzeczy, które odpuściłaś po prostu, które poczułaś, dobra, może warto rzeczywiście zostawić ten temat. Wiesz co? No myślę, że miałam, ale teraz jakichś takich spektakularne żadne nie przychodzą mi do głowy. Pewnie odpuściłam, znaczy pewnie, nie pewnie, tylko odpuściłam parę projektów, które gdzieś tam były mi proponowane, czy koncertowych, czy jakichś innych telewizyjnych, że uznałam, że może to nie moja bajka, może nie chcę w to wchodzić, albo jakichś tam wywiadów, wyjazdów, więc jakby tak. Też nauczyłam się tego, że
Nie we wszystkim muszę brać udział. I jakby to sobie cenię, tę jakby możliwość wyboru i tego, że nie muszę się pojawiać, rozumiesz, na wszystkich ściankach w tym kraju i brać udziału we wszystkich eventach, które są w tym kraju, że jakby jeśli chcę wejść z powrotem do show biznesu, to mogę sobie tam postawić tylko jedną nogę, a drugą mam, wiesz, na swojej sali tanecznej, tam jest mi dobrze i jakby znalazłam takie swoje raz i to mnie trzyma przy ziemi, bo odsunąć jest naprawdę bardzo problem. A takie rzeczy, że na przykład chciałaś bardzo czegoś, planowałaś to sobie, próbowałaś, ale no jakoś nie do końca wychodziło, coś może było nie po drodze, coś się nie udawało i wtedy na przykład czasami ludzie tak strasznie dążą, tak jak mówisz, do czegoś i ciężko im czasami odpuścić, stwierdzić, że to, że czegoś nie zrobię, albo to, że coś mi się nie uda, co bym chciał, to nie jest jeszcze koniec świata, że czekają nowe, super fajne projekty i może nawet ich nie zauważę, jeżeli cały czas będę drążyć tą dziurę, która nie do końca chce się przebić. Ale to jest dokładnie to, o czym ja mówiłam. Jakby nie pamiętam takich projektów, które gdzieś tam jakoś mocno cisnęłam. Czyli u ciebie jednak idzie i się udaje. Staram się gdzieś tam ważyć, po prostu nie wchodzę w coś, co wiem, że gdzieś mnie przerośnie, czy nie mam na to teraz głowy. Myślę, że jeszcze jakby dużo projektów przede mną i dużo rzeczy mam w swojej głowie, chcę o nich opowiadać, bo ze mną to jest trochę tak, że coś powiem, a potem, tak jak mówisz, nie wyjdzie, czy wiesz, coś palnę za szybko. Oczywiście mam w swojej głowie parę rzeczy, które chciałabym zrobić i nawet zaczęłam to wszystko gdzieś tam układać. No. I mam nadzieję, że jak cała ta pandemia się skończy, to będę mogła również otworzyć drzwi bardziej do gdzieś jakieś takie teatralno-taneczne. No zobaczymy. Brzmi ciekawie. Wiesz, tutaj też na portalu czasami poruszam takie tematy, że czasami dosyć często nawet rozwoju osobistego, takiego poświęcania trochę czasu dla siebie, uważności na swoje potrzeby. Jestem ciekawy, czy ty na co dzień może praktykujesz takie rzeczy, czy gdzieś tam znajdujesz ten czas dla siebie, czy taka tematyka rozwoju osobistego ciebie interesuje. Czy to są raczej takie nie do końca tematy dla ciebie? Jakie jest twoje podejście? Wiesz co, ja jak tylko znajduję jakąś wolną chwilę, to czytam mnóstwo książek, ale też uczestniczę w różnego rodzaju warsztatach, które mnie bardzo gdzieś tam dolepiają mi kolejne miłe rzeczy. Byłam na fantastycznych warsztatach Ways of Being, gdzie uczyliśmy się różnych sytuacji bardziej związanych z teatrem, ale też z kreowaniem jakichś teatralnych sytuacji, teatralno-tanecznych, więc to mnie bardzo też tak nakręciło w inną stronę i to było niesamowite przeżycie i zresztą spotkałam tam mnóstwo fantastycznych osób i też dziewczyny, które to organizowały, naprawdę fajne dziewczyny, fajne warsztaty, więc gdzieś sięgam po inne narzędzia, które mogą być mi przydatne w mojej pracy. Więc nie lubię siedzieć i uważać, że jestem najmądrzejsza, że już wszystko zrobiłam. Nie lubię poznawać nowe sytuacje, co pozwala też poznać nowych ludzi i gdzieś tam za tym podążać. I jakoś przez ostatnie 2 lata udało mi się być parę razy na tych warsztatach i poznałam mnóstwo niesamowitych osób, które gdzieś mnie zainspirowały bardzo. A były też tu, wiesz, w międzyczasie takie pytania a propos twoich wspomnienia z aktorstwa, jak grałaś w serialach, jak to wspominasz? Grałam Kasię Narkomankę, tak. Miło to wspominam. Nie wzięłaś tego tak zbytnio do siebie. No nie. Tej roli. Cudowna przygoda. Ja też parę lat studiowałam w tym kierunku i to dla mnie też cudowne drzwi, cudowna przygoda, fantastyczne z tym związane emocje, więc no już dawno tego nie robiłam, ale tak, to super. Pamiętam, że zaczynałam gdzieś w Łodzi, w Teatrze Nowym, wiesz, po szkole robiliśmy jakieś sceny, no fantastyczne, fantastyczna przygoda, fantastyczne miejsce, no i tak chciałabym trochę tam też powrócić, może zupełnie inaczej,
bardziej tanecznie, ale tak, teatr, cudowne miejsce. Wiesz, to właśnie tak patrzę, nie wiem jak to się dzieje, że już prawie nasza godzina minęła. No, no. Bo najgorzej to pozwolić mi cały czas, musisz mi przerywać, bo ja to jak za... Tak, że ja tak... rozmawiam, mówię, jak to już prawie godzina za nami, co, dlaczego tak szybko, ale to pozytywnie, to znaczy, że bardzo fajnie to wszystko się tak szybko układa i wręcz mam taki niedosyt, bo mam wrażenie, że ta rozmowa dopiero się zaczyna i jeszcze wszystko przed nami. Tak, bo ja wiesz, na każde zdanie 100 tysięcy... dygresji. Ale to o to chodzi, za to właśnie jesteśmy ci wdzięczni, że się dzielisz swoimi różnymi przemyśleniami. To, co ci siedzi w głowie, po prostu bach, wychodzi na ekran, to jest super, bo to jest prawdziwe, to jest naturalne i myślę, że my wszyscy lubimy tak naprawdę prawdziwość i naturalność, nawet jak czasami udajemy, że jesteśmy inni niż jesteśmy tak naprawdę. Jednak ta naturalność. Ja też tak uważam. Naprawdę, my się składamy z dobrych rzeczy, z złych rzeczy, tych trochę i ułomnych, i tych fantastycznych. I jakby, no nie można ciągle mówić, wiesz, jakby ciągle być tak sztywnym, przygotowanym, pięknie wyglądającym. Mamy różne dni, różne rzeczy w nas siedzą. I to jest fajne. Dlatego ja wszystkim polecam taniec. Słuchajcie, bo to jest najlepsze, co może być. Można zgadzać się. Każdym, kim się tylko chce. Muza nam wyznacza to, w którą stronę możemy odpłynąć. Tutaj akurat jesteśmy, wiesz, z jednej rodziny, bo ja też jestem tancerzem, tylko z innej działki, bo z tańca towarzyskiego, także tutaj troszeczkę jest... No, ale radość ta wiesz, sama, prawda? Chodzi. Włączasz muzę i ty jesteś po prostu... Już nie jesteś, ty jesteś muzyką, dźwiękiem i wszystkim tym, co przepływa przez ciebie, więc to dlatego ten taniec uważam, że dla każdego byłby fantastyczny i można go w sobie odkrywać w każdym wieku. Ja mam grupę Mama Mia, mam, które serdecznie pozdrawiam i one też cisną hip-hop i mam nadzieję, że wrócą też do zajęć. No, niestety teraz się trochę tak porobiło, że to nie jest łatwe w tych szkołach tańca, i też no tak. I robić nowe zapisy i różnie kombinować od września. To też coraz bardziej popularne jest nawet taniec jako metoda formy terapii, prawda? Dla ludzi też. Super. Się rozwija właśnie jako coś takiego, co ładuje pozytywnie i też daje taki kontakt ze sobą też, prawda? Jednak to poczucie własnego ciała, tak, świadomość. To jest fajnie. Więc sam dobrze wiesz, że wchodzisz na salę pierwszy raz i w ogóle jest to dla ciebie czarna magia, ale po jakimś czasie, po roku, czy tam po dwóch, a może i po miesiącu, wychodzisz z kompletnie inną świadomością siebie. Wiesz, po co jest ci ta ręka i co ona może zrobić. Wiesz, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Więc naprawdę... Natomiast. Nie mogę ciebie wypuścić bez testu, bo na koniec każdy przychodzi test, ale to może dużo powiedziane test. 5 zdań do dokończenia, żebyś tak nas zainspirowała jeszcze na koniec. Też. Ja jestem z czasów, kiedy się testów nie pisało, kiedy się pisało wypracowania i wiesz, to były długie odpowiedzi. Mogą być długie, będzie ustny test. No tak, to dla mnie najlepiej. Pierwsze zdanie brzmi: czuję się szczęśliwa, gdy? Czuję się szczęśliwa, gdy koło siebie mam swoje dzieci i gdy mogę robić to, co kocham i gdy otaczają mnie fajni ludzie, wśród których czuję się tak bezpiecznie, więc wtedy jestem szczęśliwa. Pięknie. 2. Najbardziej jestem wdzięczna za... Najbardziej wdzięczna za to, że... o kurde, co za... Najbardziej jestem... Udało mi się ciebie zaskoczyć. Najbardziej jestem wdzięczna za to, w sumie moim rodzicom, że pozwolili mi rozwijać się w tym, w czym chciałam się rozwijać. Jakby, że nie pchali mnie gdzieś
na studia matematyczne, czy prawnicze, czy na medycynę, tylko pozwolili mi być tym kolorowym ptakiem i zaufali mi, że coś z tego może być. To za to jestem wdzięczna, że jakby pozwolili mi iść moją własną drogą. No myślę, że twoi fani też są wdzięczni za to, twoim rodzicom. Trójeczka. Inspiruje mnie? Inspiruje mnie wiele rzeczy. Inspirują mnie przedstawienia teatralne, inspirują mnie książki, inspirują mnie fajne teksty napisane przez kogoś, inspirują mnie obrazy, więc jakby jest wiele rzeczy, które inspirują mnie bardzo mocno, świetni tancerze. I tyle, mądre wypowiedzi, mądrzy ludzie mnie też bardzo inspirują. Także czerpiesz te inspiracje ze wszystkich stron. Tak, lubię, nie zamykam się tam, tylko w jednym miejscu, lubię różne bodźce, ale bardzo wiele osób mnie inspiruje i bardzo wiele takich rzeczy próbuję dotykać, chociaż najgorzej mi idzie ze wszystkimi nowinkami, rozumiesz, takimi... Techniczne. O Jezu, jestem strasznie. Ale powiem ci, że mi też opornie troszkę to wychodzi, także ja rozumiem. Myślę, że... Zanić, rozumiesz, z połączeniem, to na pewno mnie to spotka. Tak. Ja myślę, że już w dzisiejszych czasach to w szkole mogło być tyle samo godzin informatyki, co języka polskiego. Tak. Ale wiesz co, powiem sobie, że akurat... bo rozmawiałam ostatnio z moimi dziećmi też na ten temat i ubolewam bardzo, że oni mają tak mało tej informatyki. Uważam, że jakby większość wychodzi z założenia, że oni się już z tym rodzą i sami sobie z tym radzą. Oczywiście no, są w tym nieźli, ale uważam, że informatyki jest za mało. Zamieniłam zwłaszcza w tym świecie online. Innym przedmiotem, to już... No to prawda, ten świat online bardzo się rozrasta, a jakoś to nie do końca właśnie widać w edukacji, no ale to temat rzeka, myślę. Tak, to ten kolejny program. To następnym razem zrobimy, tak, no, ja ewolucję. Ja na tym nie znam. Czwóreczka, motto albo powiedzenie, które dodaje mi sił, to? O! Mówisz coś sobie czasami takiego, jak już tych sił brakuje? Wiesz co, nie mam jakiegoś takiego cytatu, motta, które gdzieś tam by mi towarzyszyło przez całe życie, oprócz tego, co ci powiedziałam, co mój tata mi kiedyś powiedział, że chroni mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie sam poradzę, ale oczywiście biorę to w duży nazwiast i jakby stawiam. Ale zostało do dzisiaj, prawda? Natomiast co mnie tak przez życie, nie wiem, jakby nie mam takiego motta, jakby dla mnie ważne jest to, czego nauczyłam się niedawno, żeby pozwolić każdemu być sobą i na siłę go nie zmieniać i nie kleić go gdzieś tam do siebie, tylko znać, że każdy z nas jest wolny, jest jednostką, osobą myślącą i fajnie czerpać od siebie nawzajem, niż gdzieś wciskać tylko swoje komuś. Więc tego się nauczyłam, tego się jakoś tak staram trzymać. Bo ja tak lubię. Trzymajmy, też mam nadzieję, że widzowie będą się trzymać tego. No i piąteczka, ostatnie. Marzenie, cel, który ostatnio zaprząta moją głowę, to? No postanowiłam, że nauczę się grać na gitarze. Na razie jesteśmy lekko pokłócone i... Z twoją gitarą? Tak, ale zamierzam ją tam wyczyścić z powrotem, odkurzyć z kurzu i nauczyć się, więc chciałabym to, ale też, tak jak ci mówię, zaczęłam parę projektów, gdzie pandemia mi przeszkodziła, ale nie chcę o tym dużo opaplać, bo wypadlam coś bez sensu, potem tego nie zrobię i będę miała sama do siebie pretensje. Więc jakby... Czyli na razie nie zapeszamy. Nie zapeszamy, ale oczywiście mam nadzieję, że zagram, wiesz, mnóstwo koncertów, które będzie można już w końcu zagrać.
Myślę, że tego serdecznie życzymy Tobie wszyscy tutaj widzowie zgromadzeni przed ekranami, ale ja również oczywiście dołączam się do tego i żeby te Twoje plany się pięknie realizowały i żebyś również te niezapeszone, ale również żeby z tą gitarą się ułożyło i żebyś tak z tym uśmiechem, z taką otwartością podążała dalej przez życie, bo lubimy to naprawdę i myślę, że dla wielu osób jesteś jednak taką ikoną siły i dążenia do swoich marzeń i do tego, że można i nie obracać się za siebie, nie patrzeć na to, co mówią inni, tylko podążać za sobą, za swoimi marzeniami, pragnieniami, w zgodzie ze sobą i z byciem dobrym dla innych. Tak dla mnie się tak utożsamiasz z takim obrazem. Piękna Laurka, bardzo Ci dziękuję. Także cieszymy się i trzymamy kciuki za Ciebie i za to, żeby ja Was też, kochani, trzymajcie się, damy radę, bo jak wiecie, jak nie my, to kto? Dokładnie. Dziękujemy też oczywiście za poświęcony czas. Dziękuję, to wielka przyjemność. Tutaj no, widzowie wysyłają serduszka i podziękowania, wspaniałe motto powodzenia z gitarą, także życzymy tych samych pięknych chwil, także widzę, jest energia pozytywna, leci do Ciebie, także zbieraj teraz. Dziękuję Tobie też bardzo, bardzo serdecznie.